Znajdujemy się w tej chwili na terenie szeptowni odpadów komunalnych, na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las. Szeptowni będą trafiać odpady zarówno selektywnie zebrane, zmieszane oraz odpady pochodzące z innych źródeł. Także jak to będzie wyglądać? Szeptownia jest obliczona na 45 tysięcy ton odpadów na rok. Tu będą trafić odpady z co najmniej z 18 gmin powiatu starogardzkiego oraz 4 gmin ościennych, a być może jeszcze z gminy Kościerzyna i wiejskiej i miejskiej, ale to już jest pewne. Tutaj widzimy, że będą trafiać odpady zmieszane na ten dał. I przedstawiam Państwu kierownika rozruchu, także wytłumaczę Państwu, jak to wygląda. Dzień dobry, Rafał Wojciński, firma Horstmann. Jesteśmy dostawcą technologii do tego zakładu. Linia, tak jak Pan Prezes wspomniał, jest przeznaczona do przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów surowcowych. Są to dwie równoległe linie, które mogą działać wspólnie lub niezależnie każda. Akurat w tym momencie znajdujemy się w strefie buforowej, która przyjmuje odpady komunalne zmieszane i tutaj będą trafiały na ten przenośnik tutaj za nami odpady komunalne zmieszane, które dalej będą trafiały na linię dużą, z wyposażoną w sito, które będzie mechanicznie rozdzielać frakcje wielkościowe ten odpad. Dodatkowo ta duża linia jest wyposażona w kabinę wstępną i w kabinę główną zasitową, gdzie są wybierane konkretne surowce wtórne, które dalej są trasowane i trafiają na sprzedaż. Obok linii dużej jest linia mała, przeznaczona do sortowania, do czyszczania surowców pochodzących ze zbiórki selektywnej. Tam też jest kabina sortownicza, tam nie się tylko na zasadzie ręcznej segregacji odbywa sortowanie. Sortowacze będą wybierali surowce wtórne, które będą wrzucali na posadzkę i dalej do prasowania i podobnie jak w tej linii dłużej na sprzedaż. Coś ciekawych jeszcze urządzeń. Instalacja jest wyposażona w dwie prasy. W prasę do prasowania balastu i w prasę do prasowania surowców pochodzących już wysortowanych. I dwa separatory elektromagnetyczne. To są takie urządzenia, można powiedzieć, pokrótce w całości w linii. Dodatkowo jeszcze z tyłu na końcu hali mamy linię do produkcji RDF, ona jest w trakcie montażu jeszcze. Ta linia będzie przygotowywała paliwo alternatywne, które będzie dalej mógł tutaj użytkownik sprzedawać na przykład do cementowni, do innych miejsc, gdzie to może być spalone. Powstaje z tego prąd i ciepło. Także linia jest przystosowana, żeby zwiększyć tę ilość tutaj, że spokojnie możecie jeszcze kolejne gminy tutaj zapraszać do później. Moce przerobowe tak zwane są większe niż to, co jest na dzień dzisiejszy. No to co, niż to, co podawał Pan Prezes. Tak. Poza tym linia może pracować spokojnie na dwie zmiany. Założenie jest takie, że 250 ton odpadów na rok może zakład przyjmować w systemie pracy dwuzmianowej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zakład pracował na trzy zmiany i wówczas ta wydajność będzie na pewno większa. Wstępnego. Tutaj pracownicy będą wybierali duże elementy tarasujące, na przykład duże kartony i szkło. I zrzucają je przez sypy do kontenerów. Czy tu po prostu ludzie będą stali i będą z tego tutaj jeszcze do tych sypów? No, na przykład możemy zademonstrować wyłączenie linii chwilowe, wyłączenie powtórne, sygnał dźwiękowy, jak słyszycie. I świetlne na zewnątrz i za chwilę linia ruszy. Wszystko jest wentylowane, a więc... Tak, jest instalacja nawierno-wyciągowa i latem można klimatyzować. Obok hali, zaraz tam możemy przejść, będą zainstalowane 4 moduły kompostowni kontenerowej o wydajności 12 tysięcy ton na rok. W tej chwili są zamontowane 2 moduły, pozostałe przyjadą w przyszłym roku w marcu. Kompostownia kontenerowa, dwa pierwsze moduły przyjechały w tym roku, dwa jeszcze staną obok tutaj w przyszłym roku, czyli łącznie będzie 4 moduły o 3 tysiące ton materiału wsadowego na wejściu, każdy moduł, czyli łącznie 12 tysięcy ton na rok materiału. Można przerobić ta kompostownia. Ona będzie przeznaczona do kompostowania tego bioprzyjeżdżającego tu ze zbiórki selektywnej. Osad ściekowy też można tutaj w tych kontenerach kompostować. W kontenerze odbywa się cykl intensywny, on jest sterowany przez komputer, trwa to około 14 dni. W temperaturze między 55 a 75 stopni następuje higienizacja materiału wsadowego. Oczywiście materiał musi być właściwie przygotowany, rozdrobniony, wymieszany, żeby była na tyle porowaty, żeby ten proces tlenowy nastąpił. Wszystkim steruje komputer, bada podstawowe parametry, temperatura, ilość tlenu, wilgotność i decyduje, kiedy jest proces zakończony, wtedy sygnalizuje, który kontener można opróżnić i tutaj pod tą wiatę budowaną z tyłu będzie trafiał do dojrzewania i potem jeszcze około 2-3 miesięcy będzie dojrzewał w zależności od pory roku.
nie mam możliwości, żeby jakikolwiek odciek przedostał się do gruntu. Są studzienki dozymetryczne, które badają, izometryczne, przepraszam, tak. Które zbadają tło teraz, prawda? Tak, sytuację wyjściową. I jeżeli się pojawią jakiekolwiek, a nie pojawił się nigdy, zanieczyszczenia, to od razu będzie alarm.